Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna, witam Was serdecznie. Na początku chciałbym Wam bardzo podziękować za to, jak odebraliście mój pierwszy film odnośnie nietolerancji histaminy, w którym dzieliłem się z Wami moimi doświadczeniami po odkryciu głównej przyczyny mojego IBS, jakim jest nietolerancja histaminy. Miałem taką sytuację, że było na tyle dobrze, że nawet nie zauważyłem, kiedy skończył mi się enzym. Po prostu nie miałem go, więc go nie brałem i tak doszło do 3 tygodni, dopóki nie zaopatrzyłem się w niego ponownie. I dzisiaj chciałbym Wam właśnie opowiedzieć, jakie zmiany nastąpiły i kiedy się gapnąłem, kiedy naprawdę tego enzymu mi brakuje. I miałem takie dwie sytuacje. W tamtym roku przez 3 tygodnie i w tym roku na samym początku stycznia przez 2 tygodnie chciałem się upewnić, czy będzie działo się to samo. Zanim przejdę do tego, jakie były skutki w tym momencie odstawienia na te parę tygodni enzymu, który wspomaga trawienie naszej nieszczęsnej, mojej w sumie nieszczęsnej histaminy, podkreślić, że nie jestem żadnym lekarzem, żadnym dietetykiem, po prostu dzielę się z Wami moimi doświadczeniami. Zaczynamy. Bardzo ciekawą rzeczą było, że na początku poleciał mi wzrok. Jak mówiłem w pierwszym filmiku, jedną z przyczyn, jednym z objawów właśnie nietolerancji histaminy jest wzrok, czyli jest po prostu gorszy. Zawsze było tak, odkąd biorę enzym, że zapominałem się z zakładaniem okularów w samochodzie, żeby jechać. W ciągu dnia, w nocy wiadomo, no bez okularów nie pojadę, ale zapominałem się je zakładać. I nagle w pewnym momencie po prostu bez tych okularów nie mogłem jechać. To był taki pierwszy objaw, który pojawił się po odstawieniu, czyli zapomnieniu o tym DAO. Kolejną rzeczą był trądzik. Nawet teraz gdzieś tam mam jeszcze pozostałości po ostatnich tych 2 tygodniach. W tym momencie jestem na towarze od 2 tygodni. Tak, 2 tygodnie temu zacząłem brać znowu po tej drugiej, tym razem specjalnej przerwie. Także trądzik jeszcze jest. To była druga rzecz, czyli tak, wzrok, trądzik. Kolejną sprawą, jaką zauważyłem, to było wypróżnianie się zaraz po jedzeniu, czyli nie, że tam 2-3 godzinki, tylko tak jak było wcześniej, zaraz po zjedzeniu lecimy na tron. Kolejną sprawą, której nie poruszyłem w pierwszym odcinku, której nie poruszyłem w tamtym filmie, jest ból głowy, który pojawia się zaraz przed wypróżnieniem. Jest to nieznośny ból głowy tutaj w tej okolicy. To był zawsze dla mnie sygnał, że będzie zaraz grubo. Tym razem też ten ból się pojawiał. Sygnalizował mi właśnie o tym, że zaraz musimy iść na posiedzenie rady nadzorczej, wyrzucić tą histaminę z naszego organizmu. Kolejną sprawą, czwartą. Dlaczego mówię tak po kolei? Bo nie wszystkie objawy pojawiały się od razu. Czyli tak, czwartą rzeczą, jaką ja zauważyłem, to samopoczucie, motywacja moja, której bardzo nie lubię, chandra, w tym momencie się pojawia. Ona się gdzieś pojawiła tak do 2 tygodni. Po tym, jak przestałem ten enzym spożywać. Piąteczka, zostało nam tylko 4 punkty, dużo mniej niż przy samym początku, czyli tych głównych objawach. To już było tak około 2 tygodni po i jeszcze jakiś tydzień po, jak już zacząłem brać enzym od nowa. Jest to termika ciała. Nie mogłem, że tak powiem, dobrać stroju do temperatury panującej na zewnątrz czy w pomieszczeniach. W tej chwili nie mam takiego problemu, jest dużo lepiej, także jestem w stanie nawet zagotować się, jak mi jest gorąco i nie będę mdlał, tylko organizm jakoś sobie z tym radzi. I ostatnie 3 rzeczy, które chyba, skoro tak sobie napisałem, 3 szósteczki pojawiły się w jednym czasie, jest to brak sytości. Jak się najemy, to nie czujemy, że się najedliśmy, mimo że zjemy
całą pizzę, to i dalej będziemy głodni, a organizm i tak zaraz zrobi zrzut, a my dalej będziemy głodni. Wraca kołatanie serca i katar sienny, który jest taki chyba najbardziej typowym. Mamy katar bez kataru, w sensie, że jesteśmy zdrowi, a ten katar cały czas nam towarzyszy. Także są to moje punkty, które zauważyłem po tych 3 tygodniach. Po 2 tygodniach muszę powiedzieć, że te ostatnie 4 punkty możemy, 4 w sumie nawet 5 możemy odtrącić, czyli zostaje nam wzrok, zaraz lecimy na kibelek po jedzeniu, ból głowy, który się pojawia, trądzik jak widać, ale tak, termika ciała zostaje zachowana do 2 tygodni w moim przypadku. Nie ma czegoś takiego jak brak sytości, tylko po prostu jest ok, nie ma żadnych kołatań serca i kataru. Także leci na pierwszym miejscu u mnie wzrok i to, że zaraz po jedzonku musimy lecieć tam, gdzie musimy. Jak dotrwałeś do tego momentu, zapraszam o wciśnięcie subskrypcji. Będę się z Wami dalej dzielił kolejnymi spostrzeżeniami. Za te subskrypcje, które zostawiliście przez poprzedni filmik o histaminie, bardzo dziękuję. Kolejny film, jaki będę chciał Wam przedstawić, ale to jeszcze cały czas nad tym siedzę, badam i szukam konsultacji, bo jak wspomniałem, nie jestem żadnym lekarzem ani dietetykiem, żeby wypowiadać się na ten temat, tylko po prostu dzielę się swoim doświadczeniem. Przez pewien komentarz pod pierwszym filmem zagłębiłem się w bardziej temat tej histaminy. Rozłożyłem sobie ją tak jakby na czynniki pierwsze i jest jeden receptor, który pokazał mi tak jakby przyczynę nietolerancji tej histaminy. Dlatego jak będę wiedział już dużo więcej i będzie to potwierdzone, to się z Wami z tym podzielę. Na chwilę obecną polecam wszystkim enzym DAO, bo bardzo jest dużo pytań o to, jaki enzym zażywam. Dobra wiadomość, że już mam zakupiony enzym, który jest produkowany w Polsce. Jest dużo tańszy niż ten DAO SIM i zobaczymy jak on się będzie sprawdzał. Będę go testował mniej więcej od marca. W tej chwili jeszcze mam stare zapotrzebowanie DAO SIM i jadę na razie na sprawdzonym przeze mnie i tym, który mi pomaga w suplemencie, bo lekiem to nie jest. Także dziękuję, łapeczka w górę, komentarz, żeby zasięg poleciał jeszcze dalej. Jak macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Będę się dzielił, tak jak mówię, swoim doświadczeniem. Nie jakąś wiedzą medyczną, tylko swoim doświadczeniem. Także dziękuję Wam za uwagę, dotrwanie. Trzymajcie się. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.